Cześć! Dzisiaj namalujemy sobie kolejny obraz. Tym razem na prośbę widza przekopiujemy grafikę i będzie to krajobraz fantasy, czyli taki nierealny, bajkowy krajobraz. Główną rolę tutaj będzie odgrywać księżyc, który nie będzie na niebie, ale w środku lasu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wyzwanie. Wcześniej wycięłam sobie takie kółko, które przykryję pod obrazie, żeby nie zamalować księżyca. Tutaj mniej więcej sobie umieścimy księżyc i wezmę sobie tak na pędzelek troszkę gessa przezroczystego. Zobaczymy, czy mi się to przytrzyma, czy nie będę musiała czegoś innego tutaj zrobić. No, niech będzie tu. Ok, póki co się trzyma. Nie chciałam nic kartonowego dać, nic papierowego, żeby po prostu papier nie namógł, bo mogłyby być z tego problemy później. Dobrze, no to mamy przyklejony księżyc. Na palecie mam kilka kolorów. Mam biały, to jest żółta ciemna, magenta, granat marynarski oraz błękit phtalo. I na początku stworzymy sobie takie najjaśniejsze miejsce tego nieba. Czyli tak, weźmiemy sobie kolor żółty oraz biały. Troszeczkę mi się niebieskiego nie szkodzi, to bardzo dobrze. Ok, trochę niebieskiego jest. Magenta. I tworzymy taki lekko różowy odcień. Coś takiego. O. Może jeszcze więcej koloru białego. No i tutaj musimy sobie popracować nad kolorem. Dobrze, więcej magenty. Jeszcze trochę. Kolor żółty jest tutaj po to, aby ten kolor nie był fioletowy, tylko właśnie taki, no zobaczcie, no nie jest to kolor brzoskwiniowy, no ale coś takiego, zobaczcie, mniej więcej, o. Dobra, na razie niech wystarczy. Dobrze, wezmę sobie pędzelek i tutaj zacznę sobie malować takie najjaśniejsze miejsca. Na grafice to miejsce jest takie niewielkie, ale tak sobie pomyślałam, że możemy to zrobić trochę większe. Czyli tutaj po prostu więcej koloru tego brzoskwiniowego sobie dodamy. A, tak mi się po prostu podoba, więc czemu nie? Ok. Mamy tutaj ten kolor. No i jeszcze weźmy sobie tutaj biały na bok i jeszcze sobie to rozjaśnimy, może z kolorem żółtym nawet, więcej białego i rozjaśniamy tutaj jeszcze i staramy się to wszystko wblendować, żeby było ładne przejście. Może teraz wezmę sam kolor biały i też dodam, niech to się fajnie blenduje. Ok. Jeszcze trochę tego wcześniejszego i staram się tutaj właśnie stworzyć takie łagodne przejście. Może jeszcze trochę białego. I delikatnie to sobie rozmarzę. Nie niszczę jeszcze tego koloru, ale troszkę go tutaj biorę na bok. Wezmę kolor niebieski. Dosyć dużo. Ok. No i zacznę sobie tutaj też po jednej i po drugiej stronie przyciemniać ten krajobraz. Po jednej i po drugiej stronie. I
Możemy to tak pomieszać ze sobą, tak wblendować wszystko takimi kółeczkami. Tutaj będą takie właśnie różne zarośla. I tutaj możemy tak w kształcie takiej fałki zrobić. Tutaj będzie wodospad, więc to też nam pokazuje, że tutaj gdzieś płynie sobie rzeka i po jednej i po drugiej stronie są drzewa. Także tutaj sobie to fajnie rozmaszmy. Dobra. Teraz weźmiemy sam błękit ftalo, niech będzie troszeczkę z jednej, z drugiej strony. Ok. I teraz granat marynarski. Dosyć go dużo. Właściwie będzie bardzo dużo tego granatu w całym obrazie. Ok. Kółeczkami. Ok. I schodzimy tutaj. Tak mniej więcej zamalujemy do momentu, aż sięga księżyc. Tak sobie spoglądam w tą grafikę, żeby mniej więcej odtworzyć. Oczywiście to nie musi być wszystko idealnie, tak jak na grafice poglądowej, ale skoro już mam jakiś wzór, to będę się go w miarę trzymać. Teraz znowu tutaj błękit ftalo. No idziemy tak samo, jak to było na górze. Ok. Niech będzie. Dobra. Zmienię sobie pędzelek tylko na czysty. I będziemy sobie tutaj, wezmę ten kolor, będziemy sobie tutaj jeszcze wszystko mieszać. O. Więcej może tego koloru. O. Dobra, teraz ten. Niech będzie. Trochę się trzymamy tej grafiki poglądowej, ale nie musimy. Okej. Może teraz błękit ftalo. Okej. No i sobie to wszystko blendujemy. Ok, tu też przydałoby się to bardziej zblendować. Ok. To nawet wygląda trochę jak drzewo, więc możemy zostawić takie ślady pędzla. Czemu nie? Ok. I teraz tak, tu jest księżyc, prawda? Więc musimy tutaj zaznaczyć, że on świeci. Więc robimy sobie tak. Weźmiemy kolor biały. Zaczniemy tutaj, po to, żeby nam się nie zrobił kolor zielony, więc zaczniemy od tego miejsca, gdzie jest ten brzoskwiniowy kolor. Ok. I sobie powiedzmy tutaj zaczniemy rozmazywać. O. Dobra. Nadmiar zrzucam. Tak, to zamalujemy. Nie musicie tutaj, możecie o coś innego, ale. Ok. Niech będzie. Znowu biały i tutaj rozmazujemy wszystko. Tworzymy taką jasną obwódkę. Ok. I sobie tutaj też rozmazujemy.
Też możemy kółeczkami. Weźmy sobie teraz pędzelek do szczegółów. Mamy ten kolor, ale weźmy jeszcze magentę, żółty, może trochę niebieskiego jeszcze, ale dużo magenty. Ok. Tworzymy taki po prostu ciemniejszy odcień. Może to być ciemniejszy odcień brzoskwiniowego, a może być taki. I zaczniemy sobie tutaj malować takie różne gałęzie, bo jak już mówiłam, na tym obrazie księżyc jest w środku lasu. Bardzo ciekawa w ogóle koncepcja tego artysty, który stworzył tą grafikę. To jest grafika oczywiście komputerowa. Ok. Więc możemy sobie tutaj fajnie to zaznaczyć. O. Tak sobie myślę, może to jest troszkę za jasne. Jeszcze to troszeczkę rozmieszam i poprawię. O, teraz troszkę lepiej. Tutaj gałęzie się przenikają. Może taki jasny kolor i jeszcze tutaj takie. Tak tylko zaznaczę, że coś tu jest. Może jeszcze tu. Ok. Ciekawie. A może jeszcze tak sobie pójdzie. Dobra. Teraz może więcej niebieskiego. No i tu też. Nie, więcej niebieskiego zdecydowanie. Jeszcze to jest taki lekko fioletowy, ale już wpadający w niebieski. O. Po jednej, po drugiej stronie. Dobra. Teraz sobie troszkę to rozjaśnię i tutaj zrobię kontynuację jaśniejszą. O. Niech będzie. Nie ma tego na grafice, którą otrzymałam. Natomiast mam taki kaprys, żeby dodać liście. A, wezmę sobie to. Czemu nie? Ten kolor z niebieskim. Zobaczmy. Nie. Więcej niebieskiego. Ok. Tak po prostu mam ochotę. Więc czemu nie? Taki pędzel do szczegółów i z jednej, z drugiej strony te najciemniejsze miejsca troszkę rozjaśnię. A może jeszcze tu coś sobie znajdę. Ok, tu. No i teraz może dużo jasnego. No, może tak. I tu zaznaczę, że tu pada najwięcej światła od tego księżyca.
Dobra, nic skomplikowanego. Weźmiemy wykałaczkę delikatnie. Jest. Mamy księżyc. Dobrze, teraz idziemy dalej i uwaga. Tutaj tym ciemnym odcieniem będziemy zamalowywać naprawdę sporą część obrazu. Na razie sobie tak leciutko zaznaczę. I teraz tak, wezmę może błękit wtalo. I tak mniej więcej, gdzie będzie lustro wody, uznam, że będzie tu. Niech będzie, ok. I teraz tak. Na tym obrazie jest taka góra, o tu, w tym miejscu. I tutaj jest z tej strony, zaznaczmy sobie, ok. No a tutaj będzie wodospad. Dobra. Wezmę taki spory pędzel i tutaj zacznę zaznaczać takie najciemniejsze miejsca. Czyli po jednej i po drugiej stronie. O, mały włos, by się nic nie nagrało. Dobrze, zamazujemy sobie wszystko fajnie. Oj, trochę mi się magenty wbiło. Nie szkodzi. Ok. I zaznaczamy najciemniejsze miejsca na obrazie. Dobra. Oraz tutaj bezpośrednio pod wodospadem zaznaczymy sobie też jakieś ciemniejsze miejsca. Ok. Niech będzie. A teraz powiedzmy weźmiemy błękit w talo i będziemy to wszystko ze sobą mieszać. Tak sobie myślę, że do tego błękitu w talo dodam kapkę żółtego. Ale tylko kapkę. Będzie troszeczkę inny odcień. Ok. I z tej strony. Trochę wezmę też tego koloru i zaznaczę tu, tak jakby miała iść góra. O, może w ten sposób. O. Ok, więcej trochę. Błękitu w talu i żółtego. Ok. I sobie zaznaczamy. Trochę tutaj żółto się przebija. Okay. Dobra, teraz to sobie tak wszystko rozmażę, żeby było gładkie przejście, póki wszystko jest mokre. Dobra. I czas jeszcze jakieś wysepki namalować. Może tu i tu. Dobra. I teraz tak. Będziemy musieli zaznaczyć, że tutaj się odbija światło i dodaje troszkę koloru białego. Ok. No i zaznaczam tutaj. I wblendowuję sobie tutaj. Może jeszcze trochę tego koloru białego.
i ponownie. Muszę to sobie wblendować. Dobra. No i tu zaznaczymy sobie wodę. No, no i jest. Trochę sobie to wyprostuję. Dobra. No. Zaznaczę sobie teraz skałki, powiedzmy takim jasnym kolorem, i tutaj muszę się troszeczkę pobawić. I teraz tak, tu będzie jakaś skałka. Ok, mniej więcej tutaj, i tylko zaznaczymy takim jasnym niebieskim krawędzie tej skały kreseczkami. Jak ktoś chce, to może się pobawić w szczegóły, ale takie kreseczki też będą jak najbardziej w porządku. Tutaj z jednej strony, tu może z drugiej strony. Po prostu zaznaczamy, że tu są skałki. No, coś tu jest. Dobrze, wezmę więcej. Momencik. O, muszę zasłonić Wam na chwilę, bo mi się odbija tutaj farba i... Może jeszcze trochę pocieniujemy, troszkę jaśniejszy jeszcze ten niebieski, i zaznaczę takie wystające, bardziej wystające kamienie. Może tak, coś takiego. Tutaj pełna dowolność. Ok, niech będzie. Nic konkretnego. Teraz weźmiemy jeszcze tam, a powiedzmy ten kolor. I tu, aj, jeszcze ciemniejszy. Ok. I tu zaznaczymy, ale takim ciemnym dosyć, że tutaj też są jakieś takie skały, ale takie już słabo widoczne. Nawet one się nie muszą rzucać w oczy. Tylko tak ruchem pędzla, że tutaj też są jakieś skały. Ok. Niech będzie. Weźmy sobie błękit wtalo oraz kolor żółty, żeby stworzyć kolor zielony. I teraz ja troszeczkę dodam magenty, żeby była jakaś taka po prostu ciągłość tych kolorów, żeby to wszystko pasowało. Ok. No a taki odcień, może biały jeszcze troszkę. Ok. Taki nie pstrokaty. I zaczniemy sobie tutaj malować takie właśnie pierwsze jakieś formacje. Ok. Tak się zastanawiam, bo tutaj przykrywa obraz, ten księżyc, tutaj ta góra. Zobaczymy, czy pójdziemy w tą stronę i przykryjemy ten księżyc, czy nie. Tutaj natomiast jest troszkę taka bardziej stonowana góra, tutaj o, trochę tego mniej jest, troszkę niższa. Okay. Tutaj pędzlem do takim szczecinowym
Po prostu sobie przyklepuję. Nic konkretnego na początku. A, może być po prostu tak. Lekko sobie to poprzyklepywać. Ok. I teraz musimy podjąć decyzję, czy przykrywamy ten księżyc, czy nie. Jeżeli go przykrywamy, to musimy go najpierw poprawić. Więc zróbmy tak. Będziemy używać może koloru żółtego. Ja wezmę sobie tutaj kolor biały. A wiecie co? A może wezmę ten odcień. To jest żółty z magentą. No taki różny. Ok. I teraz spróbuję przemalować takie formacje różne. I teraz tak, możemy zamalować ten księżyc, natomiast zostawiamy obwódkę białą. Ok. Może więcej tak. Teraz tak, wezmę sobie zdjęcie poglądowe. Spróbuję to sobie jakoś. Ok. Niech będzie tu, jest jeden krater tu. Ok. Teraz tu. Ok. Trochę to te ciemne te kratery rozjaśnię sobie kolorem białym. I od razu sobie to fajnie rozmarzę. Właściwie nie musimy przemalowywać tych kraterów tak, jak one wyglądają naprawdę w rzeczywistości. W końcu to jest obraz fantazji, prawda? To może być księżyc jakiejś zupełnie innej planety. Ok. I teraz tak, to wokół musi pozostać białe. Tu w środku możemy się pobawić, ale obwódka pozostaje biała. Wezmę jeszcze kolor biały. I tutaj po tej granicy jeszcze przejdę kolorem białym. Może można trochę się pobawić i jak trochę wyjdzie poza ten obręb tego księżyca, to nic nie szkodzi. Po prostu zrobi się druga taka łuna. Tutaj mam troszeczkę rozcieńczoną tą farbę, jak widzicie. Ok. Dobra, tu troszkę za dużo, ok, niech będzie. Wracam do koloru zielonego, tylko tym razem wezmę troszeczkę więcej niebieskiego i tutaj jeszcze zaznaczę, po prostu z kolorem niebieskim sprawię takie wrażenie, że to jest ciut dalej i tak samo tu, może nawet więcej tego koloru niebieskiego, ok, i po prostu tu się pobawimy. Ok. Teraz może sam niebieski. A co? I tu niżej, niżej, niżej. Niech będzie. Teraz możemy przykryć nieco. Ok. I weźmiemy tak kolor biały i żółty. Ok. No, mniej więcej tak, więcej koloru białego i tutaj robimy najjaśniejsze barwy. Tutaj przy samym księżycu. Dobra. Tu niżej oczywiście też jest zielony, natomiast on już pada bardziej w niebieski, więc dodajmy tutaj więcej niebieskiego. I zaznaczmy nawet więcej tego niebieskiego i zaznaczmy, że tutaj właśnie coś jest na tej skałce. Ok, tak, gdzie nigdzie, może jeszcze tutaj. Ok, i tak samo tutaj.
Trochę zieleni. Aha, no tak, przecież wy nie widzicie. Dobra, teraz widzicie? Tutaj sobie zaznaczam po jednej, po drugiej stronie też zielonym, ale widzicie, to jest taki odcień, on inaczej wygląda na płótnie, inaczej wygląda na palecie, czyli to jest praktycznie niebieski. Natomiast on tutaj na płótnie wygląda bardzo zielonkawo. Okej. Niech będzie. Teraz może niebieski sam. I dodamy tutaj. Tu będą takie różne liście, może trawy. No ale robimy sobie taki fajny podkład pod dalsze malowanie. Pędzlem po prostu sobie robimy takie różne formacje. Ok, więcej może niebieskiego. O. Dobra. Wracamy z powrotem i tutaj też używamy sobie niebieskiego takimi przyklepywaniami. Tak samo tutaj. I próbujemy to wblendować, żeby tu była jakaś taka ciągłość. Widzicie, o co chodzi? O. I przyklepujemy. O, może tak, może dotąd. O. A tutaj już są skałki. Ok. Może kapkę jeszcze zielonego. O. Niech będzie. Dobra. Teraz musimy namalować kwiaty oraz takie drobniejsze listki. No i możemy oczywiście robić tak, że każdy kwiatuszek osobno, ale mówiąc szczerze, to mi się nie chce. Biorę tutaj magentę, kolor biały, a wezmę ten brzoskwiniowy, czyli no, możecie dodać żółty. I tutaj zaznaczę takie drobne kwiatuszki. Zobaczymy, jak to wygląda. Mało się to odznacza, więcej magenty. Ok. No i tutaj możemy pozaznaczać takimi kropeczkami. Jak ktoś chce, to może oczywiście pędzlem do szczegółów to malować. No ale to już musi być naprawdę fanatyk, żeby mu się tak chciało. No ale śmiało, czemu nie? Ja to robię po prostu takimi kropeczkami. Może więcej magenty faktycznie. Podoba mi się ten kolor. Ok. I kropeczkami. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Jak ktoś chce, to może każdy kwiatuszek osobno. Pędzelkiem do szczegółów. Czyli stworzyć taki bardzo realistyczny obraz. Czemu nie? Ok. A i mniej więcej tutaj do tego miejsca sobie zaznaczamy. Dobra. I teraz tak, do tego koloru weźmiemy kolor niebieski. I teraz tym kolorem niebieskim zaznaczymy te same kwiatki, ale te, które są w cieniu. Czyli one będą leciutko wpadały w fiolet. Ok. Dobra. I teraz tak, tutaj jeszcze wezmę ten kolor. Dodam kolor biały jeszcze. I tu zaznaczę takie rozjaśnione miejsca. Może więcej magenty i kolor biały. O. Niech będzie. A teraz samą magentę. Niech będzie.
Teraz wezmę sobie niebieski, no z białym niech będzie, kapkę magenty też tu jest i tutaj zaznaczę właśnie takie kwiaty w cieniu. Tutaj też dodam niektóre miejsca. No i tutaj. Dobra. I tak samo tu na dole, zaraz sobie to zniżymy. O, tutaj na dole jeszcze różne takie kwiatuszki. Tak samo tutaj. Może tutaj stworzę takie wrażenie, że to naprawdę są kwiaty, czyli takie płatki na szybcika tak namalowane. O. Dobra, może więcej magenty. Tutaj coś przebija. Mamy takie wrażenie, że te kwiaty są różowe w świetle. Dobra. No. Coś tu jest. Wracamy do góry. Pędzelek do szczegółów z wodą. I teraz zaczynamy sobie malować jakieś takie szczegóły, ale nie musimy aż tak się starać, ale tak troszkę, żeby zaznaczyć, że tutaj faktycznie są, jest jakaś roślinność i takie po prostu trawki, może liście to są, no coś tu trzeba namalować. Ok, może w ten sposób. Teraz może kolor taki jasny, bardzo jasny zielony. Ok. Teraz może z niebieskim. O, taki niebieski. O. Tutaj, gdzie jest cień, to po prostu malujemy takie niebieskie różne liście, trawy, cokolwiek. Po prostu dodajemy troszeczkę, dosłownie troszkę szczegółów. Kto chce, to więcej. Kto nie chce w ogóle wcale tego dodawać, to też nie musi. Ok. Sprawdzę sobie, czy tutaj tło wyschło. Tutaj na dole nie bardzo, ale tu jest w porządku. Wezmę sobie ten kolor niebieski i dodam biały. Tworzę jasny odcień. Ok. I zaznaczę sobie mniej więcej wodospad, który będzie płynął. Niech on będzie tu. Więcej białego. O. Na razie niech to idzie tak. I zaznaczamy sobie ten wodospad. Może stanę na wprost płótna, żeby mi to prosto wyszło. I pociągam w dół. Dobra, jest. Teraz powiedzmy, tutaj na grafice wypływa skądinąd, ale ja dam tutaj. O, niech będzie. Niech tu sobie wypływa. Teraz, o, tutaj dam taką jakby półkę skalną. Okej.
Czyli jeszcze tak sobie, o, w ten sposób. Niech będzie. No i jeszcze niech sobie wypływa stąd. Ok. No i mamy jakiś tam wodospad. I tutaj oczywiście będzie się pienić fajnie woda. Ok. Tutaj mam pędzelek ze szczecinką i fajnie wychodzą tutaj takie wodospady. Ok, zostawmy to na razie. I teraz tak, weźmiemy dużo koloru białego. Praktycznie to jest taki jaśniutki niebieski, który byśmy użyli do malowania nieba dziennego. I zaznaczymy sobie takie wszystkie te miejsca, w których się załamuje woda. Może, a wiecie co, wezmę sobie tutaj jeszcze jaśniejszy, o. Okej. No i tutaj będzie się ładnie odbijać wszystko. I tutaj też będzie taka magiczna woda. Już zobaczymy, czy to widać, widać. I tu będzie się odbijać takie jakby... Jakieś tu są światełka. O. Teraz tak, jeszcze troszeczkę sobie tu zaznaczę tą wodę. O. Takimi smugami na dole. I teraz tak, to jest taki magiczny wodospad, dlatego tutaj są takie jakby świetliste formacje. Dodam sobie trochę koloru żółtego do tego niebieskiego. Jeszcze trochę niebieskiego potrzebuję. Ok, czyli taki cieplejszy kolor niebieskiego. Jeszcze troszkę, o. I tutaj zacznę sobie tak rozmazywać i tworzyć takie złudzenie światła. Ok, a tu kolorem białym jeszcze. Jakiś dym. I rozmazuję sobie. Dobra. Dobra, trzeba to sobie rozmazać fajnie. Może wezmę trochę błękitów talo. Zrobimy ładne przejście. No i teraz weźmy sobie taki kolor, ten niebieski. No i musimy zaznaczyć tutaj takie różne świetliste elementy. Na razie takimi, zobaczcie, kropeczkami. O, oj, magenta mi się wkradła. Ok, niech będzie. Dobra. Teraz pędzelkiem do szczegółów. Kolor biały to jest no, kapeczka niebieskiego i zaczynam sobie tutaj malować takie elementy świetliste. Ok. Trochę ich potrzebujemy.
Tak samo tutaj. Tylko może na razie tylko z tej strony. I tutaj rozjaśniamy, tak jakby stąd jakaś energia, nie wiem, jakiś wróżek po prostu tutaj stąd się wydobywała. Dobra. I tak samo, oj, tak samo tutaj w górę. No i tutaj może zaznaczmy jeszcze jakieś o skałki. Tu będzie jedna. Może tak. Troszkę sobie to rozmażę. Wymieszam z tłem. Dobra. No i tak teraz mi to pasuje, żeby tu też było troszkę jaśniej. Tu są jakieś takie skałki. Teraz jeszcze więcej koloru białego. Coś tutaj jest, jakaś energia. No. Ale przydałoby się to jeszcze tą wodę spienić. No i jeszcze weźmiemy biały i poprawimy jeszcze tutaj. Zaznaczmy, że tutaj jest faktycznie światło księżyca. Ciekawie. Teraz dużo jasnego odcienia. Na samym środku. Takimi smugami. Okay. Może teraz błękit w talo. Po jednej, po drugiej stronie i
Wezmę teraz jeszcze granat marynarski i zaznaczę takie różne kamienie. Które będą wystawać z wody. Ok. Dobra. Troszkę teraz z błękitem w talo to wymieszamy. Oj. Z błękitem w talo to wymieszamy i troszkę jaśniejsze. Czyli im bliżej wodospadu, tym jaśniejsze będą. Ok. No i może trochę mniejsze. O. Tutaj weźmiemy takiego dużego. Tu może też coś. Dobra. Niech będzie. No i możemy to troszeczkę sobie rozjaśnić, czyli weźmiemy sobie kolor biały. No i tak zaznaczymy sobie troszeczkę na szczycie. Nie mam weny, żeby się bardzo starać wydobywać kształty z tych kamieni, ale troszeczkę zaznaczymy jakieś rozjaśnienia. Troszeczkę. No. Wezmę jeszcze pędzelek do szczegółów. Jeszcze tutaj pod kamieniami zaznaczę sobie taką spienioną wodę. Potrzebujemy teraz pędzelka ze sztywnym włosiem. To jest pędzelek, który ma najsztywniejsze włosie u mnie akurat. I weźmiemy sobie kolor biały. Ok. I dodamy takie błyski. Wezmę teraz pędzelek do szczegółów i no, niektóre te błyski sobie poprawię. Tutaj też sobie troszkę rozjaśnię. Wezmę kolor biały i stworzę taką jakby jeszcze chmurkę. Wezmę sobie kolor biały. To jest suche, ok. Z wodą, taką rozcieńczoną i dodam takie rozjaśnienia, tak, żeby to nie rozmazać za bardzo. Ok, niech będzie. Dobra. Wracam do pędzelka do szczegółów. Najpierw sobie biorę taki jasny odcień brzoskwiniowy, czyli biały i ten brzoskwiniowy, który używaliśmy. I tutaj też robię takie różne rozjaśnienia, takie błyski światła. Na razie tylko takim brzoskwiniowym jasnym.
OK. No i teraz kolorem białym poprawiam tak, żeby trochę tego brzoskwiniowego też było widać. OK. No i tutaj jeszcze kilka takich błysków. Dodam jeszcze trochę kwiatów. Tutaj na dole jeszcze taki niebiesko-zielony i jeszcze zaznaczę sobie takie kępki trawy. Pędzelek oczywiście jest namoczony w wodzie. Farba jest rozwodniona. Dzięki temu możemy tworzyć troszkę takie cieńsze linie. Jeszcze trochę wezmę białą farbę na pędzel. Mam drugi taki pędzel ze sztywnym włosiem i ok. Popryskam trochę aca. Tam, gdzie za dużo się prysło, to możemy sobie poprawić. Czyli wezmę sobie tutaj niebieski i tutaj jeszcze sobie zaznaczę coś. O, tu rozmarzę. Tu nie musi być tyle. Jeszcze kolor biały i jeszcze troszkę tu zaznaczę. Okej. Dobrze, wezmę sobie granat marynarski i namaluję tutaj gałąź. Trzymaj się, nie spadnij mi. Ok. A może wezmę inny pędzelek, jakiś taki fajniejszy. Grubszy i okej. Tu będzie sobie szła gałąź. Trochę równo mi wyszła. Jakbym chciała tak równo namalować, to by mi nie wyszło. A to jest przecież natura. Więc o, niech będzie tak. No, tak nierówno, krzywo. Ok, tu idziemy jeszcze w ten sposób. O. No i tu jeszcze. Może tak, troszkę inaczej. Pędzelek do szczegółów. O. I
I sobie zaznaczmy jeszcze taką gałązkę. Tutaj wezmę jeszcze ciemny kolor i może zaznaczę, że tu są też jakieś takie rozgałęzienia. Ok. No i tu, żeby było jakaś, żeby to pasowało, to zaznaczę, że tutaj też coś jest, jakaś gałąź wystająca. No i teraz troszkę rozjaśnimy, weźmiemy taki jaśniejszy niebieski i tu od strony księżyca zaznaczymy, może trochę jaśniej nawet. Ok. Troszeczkę. Może jeszcze tutaj wezmę ten wodospad i zaznaczę, tak jakby on tutaj miał wypływać z tej strony. I tu. Może tu jest jakaś taka półeczka jeszcze. Troszkę przykryję. Takie ostatnie szczegóły jeszcze dodam. Obraz jest już gotowy. Koniecznie dajcie znać, czy taki styl Wam się podoba, czy chcecie więcej filmików takich z obrazami fantasy. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!